Moja praprababcia Weronika urodziła się w 1895 roku. Jak miała 3 lata, została sierotą. Zabrali ją gospodarze, u których bardzo ciężko pracowała. Wypasała gęsi, pasała też krowy. Dostawała raz dziennie talerz ciepłej zupy. Żywiła się też odpadkami. Przy budówce na słomie. Może to była stodoła, może obora, a może chlew. Żeby nie zamarznąć, ogrzewała nóżki ciepłymi odchodami zwierzęcymi. Prababcia miała 2 siostry. Najmłodsza z nich miała 2 miesiące i została zabrana przez bogatą rodzinę. Starsza po pewnym czasie przyjechała na gospodarstwo i zabrała prababcię ze sobą. Po praprababci Werce został nam tylko szalik.